Każdy lubi wstać sobie rano i zaraz po otwarciu oczków nabyć jakieś nowe zabawki, nowe klocuszki i taką możliwość daje nam Playmobil Pink, czy jeszcze bardziej Playmobil Blue, czyli nowe magazyny, które już w kioskach. Siemano, klockowe świry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś, no właśnie, co prawda Playmobil Pink, mam 99% pewności, że już była recenzja jego na moim kanale, ale warto jednak przypomnieć, bo dostajemy tutaj naprawdę całkiem spoko figurkę, jaką jest ta oto księżniczka, bardzo bogata w detale, bardzo bogata w ciekawe zdobienia i w ogóle fajna, tym bardziej z tymi włoskami, warto więc o tym przypomnieć, tym bardziej, że macie ostatnie dni na zakup tego magazynu, ponieważ tu już wam pokazuję, moi drodzy, macie 25 maja, czyli już jutro zupełnie nowy magazyn, a w nim weterynarz na wsi i śliczny źrebak. Pomijmy jednak ten numer, bo jak już mówię, o nim wspominałem dziś, jednak tylko przypominam, że macie ostatnie sekundy, by udać się do kiosku i skupmy się na znacznie lepszym Playmobil Blue. Co do zasady lepszym, chociaż ja nigdy nic przeciwko tak zwanym różowym klockom, klockom dla dziewczynek nie miałem. Magazyn ten kosztuje oczywiście 15 zł bez grosza. Tutaj możemy wygrać świetne nagrody, bo na przykład dzisiaj na moim bazowym kanale była recenzja Batmana i tam faktycznie konkursu nie było, a tutaj spójrzcie, jest. Jest również dodatek w postaci sprzątacza z kilkoma gadżetami, ale do niego przejdziemy zaraz. Jest oczywiście tutaj komiks, który towarzyszy każdemu wydaniu tego magazynu. Oczywiście będą też łamigłówki, będą przybliżenia zestawów i o, tutaj macie przybliżenia zestawów i będzie po raz kolejny moje zastanawianie się, czy kupować te Playmobile, czy nie. Wiem, że wy za nimi nie do końca przepadacie, ale mi się one, kurczę, podobają. Chociaż pojawiały się już jakieś zestawy u mnie na kanale, nawet takie większe niż pojedyncze figurki. Tak faktycznie fanem pojedynczych figurek jestem najbardziej. One podobają mi się w Playmobilach najmocniej, a zestawy tu już faktycznie trochę gorzej. Wiecie, tu już nie jest tak stricte klockowo, chociaż nawet same Playmobile jako klocki się określają. Jeżeli chodzi o konkurs, który tutaj był przeze mnie wspominany na starcie, to nagrody, patrzcie ile, aż z 9 opcji macie do wygrania. Jest tutaj transporter policyjny, jest ambulans pogotowia, jest wóz strażacki oraz na deser jeszcze jest SWAT Truck. No ten SWAT Truck to chyba jest najlepszy, powiem szczerze, z tego wszystkiego chyba ja bym go wybrał, chociaż nie, może wóz strażacki, może autoambulans. Nie, jednak SWAT Truck to jest coś, co wybrałbym ja. Napiszcie mi w komentarzu, co jak wy, jakbyście mogli, byście wybrali jako nagrodę, a w przyszłym numerze, no tutaj więcej niż do jutra będę musiał poczekać, bo do 25 lipca będzie nurek z harpunem i z latarką, a jest to nurek policyjny, coś nietypowego, bo na przykład no z Lego nurków to ostatnio mamy tylko i wyłącznie z Ninjago, a tutaj spójrzcie, a tutaj mamy nurków z Poligo, w sensie z policji. A teraz przejdźmy do samego dodatku, bo jest naprawdę wyśmienicie. Dlaczego tak mówię? Bo taka jest prawda, moi drodzy. Dostajemy tutaj sprzątacza, takiego miejskiego i naprawdę on mi się podoba. Nie tylko spójrzcie, jak on przywiązany jest do swojej pracy, że nawet na swoim t-shircie ma symbol recyklingu. Na gaciach również jakiś lampas tu się trafił. But również, w ogóle co mi bardzo się niesamowicie wręcz podoba, jak tu jest dbałość o detale zrobiona. Widzicie, nawet na podeszwie mamy zrobione no takie wyżłobienia, więc jakby chodził po piasku, zostawiłby tam na nich ślad. Podobnie jest z miotłą. Nie wiem, czy wy tu widzicie teraz, czy moja kamera to dobrze odda, ale mamy ząbki normalnie i każdy jeden ząbek tutaj... Oj, nawet jednego lekko złamałem teraz, bo za mocno pojechałem, więc jest to fajne, że to nie jest jakaś jedna tutaj wytłoczyna, tylko każdy z nich jest osobny. Czerwona miotła, kamizelka w kolorze pomarańczowym, co by z daleka był widoczny. Naprawdę wszystko tu, jeżeli chodzi o odwzorowanie, jest super. I jeszcze taka czapeczka, tak jak mówię, po prostu figurka mi się czysto fizycznie podoba, tym bardziej, że no co prawda nie mam miasta Playmobil, ale miasto WTF nie ma takich typowych sprzątaczy, więc się to przyda. Natomiast dostajemy też tutaj, jak widzicie, taki kosz na śmieci i on jest wypełniony treścią. Spójrzcie, co tutaj dostajemy. Niesamowicie dobrze odlaną, jak na mój gust, konserwę rybną, albo bardziej opakowanie po konserwie rybnej. Jak widzicie, tutaj wszystkie te metalowe elementy, które są też w rzeczywistości, po prostu są. Tak samo jak przyjrzycie się rybie, no to jest zdecydowanie lepsza szczegółowość
wnieśli chociażby w Lego. Tutaj te ości, to wszystko wygląda naprawdę to super. To w ogóle jakaś chyba wioska rybacka, bo jak widzicie, ryba, konserwa rybna, a na dodatek jeszcze butelka. Pytanie, czy to nie butelka samego pana sprzątacza? No oby, kurczę, nie. No i dostajemy jeszcze tutaj kosz na śmieci. Minimalnie boję się tutaj o ten zawiesek, go tak setki razy otworzymy, czy tutaj ten cienki plastik gdzieś tam nam nie pójdzie, ale to dopiero dowiem się za kilka lat. Więc też bardzo fajnie wypełniony dodatkami jest ten magazyn. Nie jest to tak, że dostajemy tutaj tylko i wyłącznie figurkę, bo jeszcze te kilka ciekawych elementów no powoduje, że po prostu czysto fizycznie ten magazyn się opłaca. Tym bardziej, że dostajemy tu przecież figurkę, miotłę i coś, co możemy robić z niej tego... Tym bardziej, że dostajemy tutaj figurkę, kosz na śmieci, kilka gadżetów i właściwie możemy z tego zrobić stricte zabawę, wiecie. Możemy naprawdę sprzątać, naprawdę rzucać coś do tego śmietnika, więc to nie jest tylko tak, że dostaliśmy magazyn tutaj z figurką i tyle. Nie, mamy tutaj w pełni opcje bawialne, a jak wiecie, takie lubię najbardziej. Najbardziej lubię też, jak zostawiacie mi subskrypcję, dzwony i tylko co się tutaj, moi drodzy, da, bo wtedy powstaje jak najwięcej fajnych filmików na tym kanale, więc mam nadzieję, że teraz wiecie, co robić i z tym was zostawiam. Dzięki, że byliście. Bye! Bye.